mojaoleśnica.pl. Na terenie Twardo Góry zamaskowany mężczyzna wszedł do jednej z placówek bankowych, gdzie przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną steroryzował pracownicę, wyciągnął pieniądze z kasy i oddalił się z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tego sprawcy, do ujawnienia go. Do chwili obecnej trwają te czynności. Prosimy osoby, które wiedzą coś na temat sprawcy, mają jakiekolwiek informacje o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Komendant powiatowy Policji w Oleśnicy wyznaczył nagrodę pieniężną dla osoby, która pomoże w schwytaniu sprawcy. Na miejscu zdarzenia trwały czynności wykonywane przez policjantów. Policjanci musieli zebrać odpowiednie ślady, co też zajmowało troszeczkę czasu, dlatego ta placówka była zamknięta do końca dnia. Mojaoleśnica.pl